przydań kieszonkowe dla Daniela. No każdy facet ma kieszonkowe. Który z panów nie ma ręka do góry kieszonkowego? Który nie ma? Ten z mikrofonem. Nie macie kieszonkowego? To zgłoszcie się do swoich żon. Proszę państwa. Pan młody nie ma i proponuję, proszę państwa, żeby pani młoda z tych pieniążków, co posiada, bo chyba ona będzie trzymała kasę, tak mi się wydaje. No ja wszystkie mam. No dobrze. Proszę państwa, pani młoda ma za zadanie jakieś kieszonkowe dać. No takie, jak ile uważa, nie wiem. Pani, pan młody, pani Daniel, czy nie? Ja mam na ziemię. No tak, oj. Ile? 500 zł, proszę państwa. Nowy banknot polski, nowy banknot. 500 zł, po obiegu właśnie już chodzi, proszę państwa. No właśnie. Właśnie, tak jest. 500 plus. Tak jest, 500 plus, proszę państwa. Pan młody ma niespodziankę, proszę bardzo, te pieniądze, że dam. Pani może trzyma te pieniążki, bo są jedne. Aaa, ty masz tyle, ty masz tyle. Szczególnie ci pojawiła miłość wielką. Ale życie nigdy nie opuszczę, aż do śmierci. I że z każdej... swojej wypłaty będę ci oddawał tyle, co ty mi dałaś teraz. Także proszę państwa, niech się pani młoda nie zdziwi, jak pierwszą wypłatę dostanie 500, a później to już polecie 500 plus za każde dziecko, proszę państwa. Także dadzą sobie radę. I proszę państwa, specjalnie dla państwa młodych, niech nam żyją. I specjalne brawa dla tych wszystkich, którzy przyczynili się. O, tyle ruska, proszę państwa. I proszę państwa, bawimy się jeszcze trzy utwory, bo kuchnia ma posiłek niedługo, także trzy utwory, proszę państwa, idziemy ostro. Ja proponuję coś fajnego, znanego, proszę państwa, wszyscy to znamy, idziemy.